żaden, żadnemu konikowi nie stało się nic. Żaden kawalerzysta nie został w jakiś sposób uszkodzony. I myślę sobie tak, że to był mój właściwie największy taki, największa taka sprawa, w której ja tak mocno się zaangażowałem za ojczyzny i bezpośrednio, proszę Państwa. No, dużo rzeczy jeszcze robiłem. Przede wszystkim, proszę Państwa, niszczyłem zagłuszarki. Niszczyłem. Zrobiono, proszę Państwa, ze mnie faceta, który będzie zagłuszał. Ja początkowo krzyknąłem nie, ale później sobie wymyśliłem, że tak. I ja ich zagłuszałem, proszę Państwa. Żeby nam coś na małą herbatę i kawę zostało to wspomnienie jeszcze, jeżeli pan taki uprzejmy. To koniec. Ale to się, nikt się nie rozchodzi. Tylko miejmy, że tak powiem, za sobą część oficjalną, a artystyczna tak zwana, czy towarzyska, może trwać tak długo, jak długo będziemy mieli ochotę. Ale jeszcze tam ale już to rzeczy. No, proszę Państwa, te konie kupnęliśmy ze Stefanem na tego i przeszliśmy, proszę Państwa, na naszych koniach, które pływały, bo u mnie w gospodarstwie wszystkie konie pływały, a to było takie gospodarstwo, które było na wodnych takich troszkę miejscach. No i proszę Państwa, zrobiliśmy maksymalnie. Kawaleria przeszła, całkowicie pojechała bronić Rzeczypospolitej. I ja myślę, że to wtedy było największe moje. A to, że ja popsułem, proszę Państwa, 100 zagłuszarek i przede wszystkim 10 albo 15 potężnych zagłuszarek o 1000, to było 1000 lat, proszę Państwa, to one szalały i przestały się. Laureatem medalu Opoka w kategorii Opoka Słowa wyróżniliśmy pana Janusza Krasińskiego. Radek, zaprezentuję nam krótki życiorys naszego laureata. Janusz Krasiński urodził się w 1928 roku w Warszawie. Był żołnierzem Armii Krajowej. W latach 1944-45 więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Flossenburg i Dachau. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju w 1947 roku i trafił jako więzień polityczny do więzienia aż na 9 lat. W 1956 roku zadebiutował jako poeta. Był członkiem redakcji tygodników Kultura i Odwilżowej Współczesności, a także zespołu redakcyjnego Teatru Polskiego Radia. W swojej twórczości najczęściej podejmuje tematy dotyczące historii najnowszej, indywidualnego i zbiorowego cierpienia Polaków w latach wojny i najpierw niemieckiej, a potem sowieckiej okupacji. Ma na swym koncie blisko 20 wydanych książek, w tym głośną autobiograficzną Tetralogię. Na Stracenie 1992, Twarzą do ściany 1996, Niemoc 1999 i Przed agonią 2005. W latach 2005-2008 był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od roku 2009 jest jego prezesem honorowym. W 2005 roku Janusz Krasiński był członkiem honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Jest laureatem nagród Stanisława Piętaka za powieść Wózek w 1967, Władysława Reymonta w 1997
zaś w 2006 roku otrzymał prestiżową nagrodę imieniem Józefa Mackiewicza za powieść Przed agonią. Od 2006 roku Janusz Krasiński jest członkiem jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej kobiety. Chciałem jeszcze tutaj nadmienić, że dowiedziałem się zupełnie mimochodem, że w tym roku zostanie uhonorowany nagrodą Pietrzaka nadawaną przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana. Przyznajemy panu Januszowi Krasińskiemu, pisarzowi, eseiście, scenarzyście, medal Opoka Słowa. Dziękujemy za pisarstwo zawsze trudne i zawsze uczciwe. Dziękujemy za pisarską prawdę i tylko prawdę o polskiej historii najnowszej. Dziękujemy za odwagę sięgania po słowa i myśli zakazane w ustroju eleganckiego kłamstwa. Przygotował nam na dzisiejsze popołudnie coś do przeczytania. W związku z tym zaproponowałem, że dokończymy formalności wręczenia medali. Następnie oddamy głos i panu Januszowi Krasińskiemu, i komuś, kto dzisiaj jest tutaj osobą szczególną w związku z wręczeniem medalu pani Annie Walentynowicz, oczywiście pośmiertnie. W związku z powyższym, panie Januszu, tak się stanie, jak pan sobie życzył. Ja jeszcze tylko słowo powiem, że jestem ogromnie wzruszony tą nagrodą. Ja się znalazłem w środku moich największych wspomnień, najbardziej przejmujących dla mnie, to znaczy między AK, panem, który przed chwilą występował, a Solidarnością, czyli panią Walentynowicz. Ja się znalazłem w środku i to jest moje wielkie szczęście. Dziękuję.